Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie w Urzędzie Gminy Gust. To dla nas bardzo ważny i można powiedzieć wielki dzień, bo w dniu dzisiejszym do naszej gminy po kilkuletniej przerwie powraca Urząd Pocztowy, którego mieliśmy filię. Dziękujemy bardzo rządowi Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem pani premier, Ministerstwu Infrastruktury, że akurat nas ten zaszczyt dostąpił, że jesteśmy pierwszą placówką Urzędu Pocztowego w Urzędzie Gminy, który w Polsce został przywrócony. Dziękuję serdecznie, oddaję głos pani premier. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie, tak jak powiedział pan wójt Paweł Dziewit, ażeby otworzyć nowy Urząd Pocztowy w gminie Gust. To jest realizacja naszych zobowiązań i to jest również realizacja tego najważniejszego zobowiązania, którego podjęliśmy się w kampanii wyborczej, później przygotowując program Prawa i Sprawiedliwości wcześniej i potem właśnie w kampanii wyborczej, kiedy powiedzieliśmy w wyniku rozmów z Polakami, z Polkami na spotkaniach przez wiele, wiele lat jeżdżąc po Polsce, okazało się, że Polacy najbardziej oczekują tego, żeby rzeczywiście wreszcie mieć poczucie tego, że są współgospodarzami własnego państwa, że zwykli obywatele mają szansę na normalne, spokojne, stabilne życie. I rozpoczęliśmy ten program przywracania Polski, państwa polskiego obywatelom przez zwrot do takich właśnie małych miejscowości, do małych gmin, tam gdzie ludzie bardzo często nie mają możliwości dostępu do nowoczesnych środków przekazu, do dobrych środków komunikacji, a więc są przede wszystkim starsze osoby, muszą mieć te najważniejsze instytucje blisko po to, żeby załatwiać najważniejsze dla siebie sprawy. Rozpoczęliśmy pierwszym tym programem przywracania posterunków policji. To jest inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Mariusza Błaszczaka, który realizuje ten program od początku naszej kadencji i już w tym roku 24 takie posterunki policji zlikwidowane przez poprzedni rząd Platformy i PSL do małych miejscowości wróciły. Drugi program, który właśnie dzisiaj tutaj uruchamiamy w gminie pana wójta Pawła Dziewita, to jest program realizowany przez pana ministra Andrzeja Adamczyka, przez resort infrastruktury i budownictwa, przywracania kolejnej, niezwykle istotnej, szczególnie dla małych społeczności lokalnych instytucji, jakim jest tych instytucji, którą jest poczta. Otwieramy tutaj dzisiaj dzięki współpracy samorządu i Poczty Polskiej, jest z nami pan prezes poczty, właśnie otwieramy nowy, jakże potrzebny tutaj urząd pocztowy. Będzie mieścił się w Urzędzie Gminy, a więc doskonała lokalizacja. Wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać, będą mogli przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin ten urząd pocztowy będzie tutaj czynny. To jest, tak jak powiedziałam na wstępie, wywiązanie się z naszych zobowiązań. Tym największym zobowiązaniem, czyli przede wszystkim danie szansy, ażeby lokalne społeczności, ażeby zwykli obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa, stabilności, ażeby te instytucje, które są im potrzebne do normalnego, codziennego życia, były blisko ich domu, żeby mogli bez przeszkód spokojnie załatwiać najważniejsze dla nich sprawy. Chcę też powiedzieć, że te projekty, te programy, które realizujemy właśnie w ramach tego przywracania obywatelom polskiego państwa, są doskonale przygotowane przez poszczególne resorty, bo dzisiaj mówimy o instytucjach takich jak właśnie posterunki policji, jak Poczta Polska, ale przecież przed nami jest rozpoczęta właśnie reforma szkolnictwa, która również w jednym z założeń ma ochronę małych szkół w małych miejscowościach, tak żeby te placówki oświatowe dla tych lokalnych społeczności były również dostępne tutaj na miejscu. Będziemy realizowali reformę ochrony służby zdrowia. To również jest położenie nacisku na to, ażeby lekarz, pomoc medyczna była dostępna dla każdego obywatela. I będziemy konsekwentnie ten program
realizowali. On jest oczywiście ułożony zgodnie z określonym harmonogramem, ponieważ to, co jest również najistotniejsze i co wpływa na realizację naszych zobowiązań, to jest stabilny rozwój, to jest przede wszystkim również dbałość o to, a tak jak już wcześniej mówiłam, w przyszłym roku to będzie priorytet, dbałość o to, ażeby rozwój gospodarczy w Polsce był dynamiczny, abyśmy jak najwięcej właśnie takich projektów mogli realizować. A więc plan odpowiedzialnego rozwoju, który został przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, również nastawiony jest na to, ażeby ożywiać takie lokalne społeczności, ażeby te lokalne społeczności, żeby nikt nie czuł się wykluczony, tylko żeby Polska rozwijała się równomiernie, ale przede wszystkim, żeby rozwijała się dynamicznie. Chcę państwa zapewnić, że ten plan, który jest planem niezwykle ambitnym, ale jest planem bardzo dobrze przygotowanym, jest realny i będziemy konsekwentnie go realizować. Myślę, że możemy wszyscy mieć poczucie tego, że nie tylko spełniliśmy te zobowiązania, o których tutaj już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim, że budujemy dobrą przyszłość dla Polski, dobrą i stabilność. Możemy być wszyscy spokojni, że sprawy Polski idą w dobrym kierunku. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi i tutaj samorządowi gminnemu za tak aktywną i współpracę, za to, że ta poczta mogła tutaj zafunkcjonować, panu prezesowi, panu ministrowi. To jest bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Myślę, że ta satysfakcja, którą panowie ze mną tutaj obecnie konferencji prasowej będą mieli, przede wszystkim polega na tym, że pomagamy i wspieramy lokalne społeczności i dajemy po prostu ludziom poczucie stabilności i normalności. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana ministra infrastruktury i budownictwa, pana Andrzeja Adamczyka, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, pani premier, szanowni państwo. Wszystko to, co tutaj się dzieje, jest potwierdzeniem tego, że wracamy do normalności. Odbudowujemy znaczenie narodowego operatora pocztowego, jakim jest Poczta Polska. Odbudowujemy etos pocztowca, służby, zaufania, etos zaangażowania, odpowiedzialności. Poczta Polska dzisiaj poprzez wielość swoich placówek, ale poprzez przede wszystkim swoją strukturę organizacyjną w przyszłości będzie jednym z głównych filarów e-administracji, e-państwa. Filarów, dzięki któremu będziemy mogli przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii administrowania państwem dotrzeć również do najbardziej oddalonych miejsc w kraju. Dlatego ważnym jest to, aby odbudować sieć placówek pocztowych. Ważnym jest to, aby Poczta Polska mogła właśnie w tym systemie administracji odegrać tą szczególną rolę. Dzisiaj wiele samorządów zgłasza się do pana prezesa, do zarządu Poczty Polskiej, ale także przychodzą wójtowie i burmistrzowi do mnie i pytają, jak można byłoby odbudować placówkę pocztową, która w ostatnich, czy placówki pocztowe, które w ostatnich latach były zlikwidowane na ich terenie. Takich inicjatyw jak ta jest bardzo dużo. Przed nami kilkadziesiąt nowych placówek pocztowych, które będą reaktywowane dzięki współpracy z samorządami gmin. Inicjatywa pana wójta Pawła Dziewita jest potwierdzeniem, że samorządy tego od nas oczekują, że samorządy we współpracy z Pocztą Polską mogą wytworzyć efekt synergii. Bo dzisiaj Poczta Polska w takich małych miejscowościach, oddalonych od dużych centrów, od dużych aglomeracji miejskich, wypełnia swoją misję nie tylko poprzez te podstawowe usługi pocztowe. Tutaj dostępna jest prasa, tutaj dostępne są książki. Tutaj można także skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Poczta Polska za przyczyną obecnego kierownictwa dąży do tego, aby w każdej placówce pocztowej był bezpłatny dostęp do internetu. Już w ponad 800 placówkach pocztowych takie sieci działają. Zapewniam państwa, wykorzystywane są te limity transferu na każdy miesiąc. To działanie jest potrzebne, to działanie jest niezbędne. Jeszcze jedna informacja, nie tylko samorządy.
Praktycznie na ukończeniu, jakby finalizują się rozmowy Poczty Polskiej z PKP SA. Placówki pocztowe będą również uruchamiane na dworcach kolejowych. Dzisiaj często dworce kolejowe są zamknięte. Dzisiaj często operatorom, którzy sprzedają, kolejowym, którzy sprzedają bilety kolejowe z kolei, trudno jest utrzymać kasy sprzedaży. Następują konkretne porozumienia w placówkach pocztowych, na dworcach, które będą uruchamiane na małych stacjach, na małych dworcach kolejowych, będzie można realizować i usługi z jednej strony operatora pocztowego, jakim jest Poczta Polska, ale także i usługi związane chociażby ze sprzedażą biletu. Stworzymy warunki do tego, aby dostępność do placówek pocztowych, aby dostępność do tych podstawowych usług była jak największa i nie tylko w dużych, na mocno zurbanizowanych, zindustrializowanych obszarach, ale także tam, gdzie daleko jest dzisiaj do jakichkolwiek instytucji państwowych, a przecież trzeba też traktować Pocztę Polską jak jest jeden z elementów w organizmie funkcjonowania państwa polskiego. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować pani premier za przybycie, panu ministrowi i za to, że wspólnie tą inicjatywę doprowadziliśmy do końca i rozpoczęliśmy nowy etap realizacji obietnic wyborczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję.